Książki pod lupą. Z małgorzatą Karoliną Piekarską rozmawia Marek Ławrynowicz. Rozmawiamy dzisiaj z Małgorzatą Karoliną Piekarską na temat jej nowej książki Czucie i Wiara, czyli Warszawskie Duchy. To jest, Małgosiu, taka książka z pomysłem, z wyraźną, jasną koncepcją. No i powiedz mi, jak to do koncepcji się dochodziło? Oj, to jest w ogóle, że tak powiem, zbiór pomysłów, które zaowocowały akurat tym, czyli. Pomysłów było najpierw więcej. To się zaczęło przede wszystkim od właściwie z dzieciństwa, czyli z tego, dlaczego ja zostałam pisarką, a zostałam nią dlatego, że wymyślałam różne historie. Każde miejsce budziło moją wyobraźnię i wyobrażałam sobie, co tam się stało. Jak był zamek, to musiała być księżniczka, jak były lochy, musiał być złoczyńca i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzi druga rzecz. Kiedy jako dziecko dziesięcioletnie przeczytałam Pan i Templariusze Zbigniewa Nienackiego, szukałam w Atlasie Samochodowym Polski Kortumowa. I Dopiero po jakimś czasie dowiedziałam się, że to jest miejscowość, którą on zmyślił. I fakt, że on do tego stopnia mnie przekonał, że ja uwierzyłam w mnóstwo rzeczy w tej powieści, ponieważ tam jest pomieszana prawda z fikcją, jest fikcyjna historia, ale jednak templariusze byli i tak dalej. to można było wszystko zbadać. Zaowocował też między innymi tą książką, ale tu jest jeszcze trzecia niteczka, czyli miałam w 2009 roku program. TVP Warszawa to był program Detektyw Warszawski, czyli na tropie miejskich tajemnic. Ja miałam go tylko pięć odcinków i ten program mi zdjęto z anteny, natomiast miałam pierwotnie taki pomysł, żeby po każdym odcinku, gdzie pokazywałam różne mało znane miejsca w Warszawie, żeby też napisać coś, co by potem zaowocowało dużą książką. No właśnie, Bo Czucie i Wiara to jest historyczna agencja detektywistyczna prowadzona przez dwóch panów, ojca i syna. Zajmująca się historią Warszawy generalnie, bo to jest w ogóle tak. książka o historii Warszawy, ale nie tak wprost, tylko poprzez różne niezwykłe zdarzenia. Tak, i tu już na tę konkretną książkę pomysł się wziął stąd, że z nieżyjącym już Tomkiem zegadło, któremu książkę zdedykowana. planowaliśmy zrobić coś razem i kiedyś podczas jednej z takich nasiadówek, gdzie żeśmy plotkowali sobie o tym i o owym, opowiedział mi, że na Targówku, na Wysockiego jest przystanek tramwajowy, a torów jest tylko kilkadziesiąt metrów, gdzieś na około 60. On tam jeździł do jakiejś kryjokomory na jakieś zabiegi no i ten przystanek go zafascynował. I pewnego dnia wzięłam, przyjechałam po Tomka samochodem, pojechaliśmy na Targówek, wysiedliśmy na tym przystanku, ja zrobiłam tam pierwszą jakby sesję fotograficzną tego przystanku. Potem pojechaliśmy sobie na bazar Różyckiego na Flaki, stąd zdjęcie Tomka przy Flakach, otwierające książkę. I Tomek powiedział mi, że on by chciał zrobić film, fabularyzowany dokument, gdzie by się mieszała prawda z fikcją, i pokazał mi swój dokument, prawdziwa historia Guźca, gdzie bardzo poważne autorytety mówiły niesamowite bzdury, jednocześnie mówiło to tak przekonująco, że ja po prostu mnie wbiło w fotel. Zapamiętałam szczególnie to, że profesor Janusz Stanny. Tłumaczył, że guziec, bo wszyscy mówią, że guziec jest starożytnym symbolem, już w Blasko był guziec, w ogóle w Babilonii był guziec, i to naprawdę to są inaczej interpretowane te zwierzęta, to wszystko były guźce. A profesor Janusz Stanny na plakacie, na którym była klatka piersiowa Schwarzenegera, połączył niewidoczne punkty i powiedział, dlaczego kobiety pożądają tego Schwarzenegera, bo tak naprawdę, jak się te punkty na jego klatce piersiowej połączy, wychodzi guziec. To było coś tak niesamowitego, i Tomek powiedział, że on chce coś takiego z tym przystankiem, żeby tam była smoja sarska, żeby tam były takie nazwiska, żeby to się działo w dwudziestoleciu i tak dalej. I ja pod wpływem tej wizyty, tej rozmowy z Tomkiem, napisałam opowiadanie, które dzisiaj jest rozdziałem o Targówku. Wysłałam to Tomkowi, on podopisywał tam różne rzeczy. I z tego powstał treatment filmu, z którym żeśmy już nigdzie nie zdążyli uderzyć, bo Tomek zmarł. I po śmierci Tomka jakiś rok to jedno opowiadanie, swoje, bez tych jego dopisków, zamieściłam u siebie na blogu no i okazało się, że Onet, jak to ja mówię, wypluł to na główną stronę. Na ten blog konkretnie weszło 130 tysięcy na ten jeden wpis i większość czytelników nabrała się, że jest to wszystko prawda. Uwierzyli w to, że o 21.21. Przyjeżdża tramwaj, wysiada z niego kobieta i coś mówi. No ja też w to uwierzyłem w tę historię, ale ta książka jest bardzo dobrze udokumentowana, dlatego że tu jest mnóstwo różnych zdjęć odnoszących się do opisywanych zdarzeń i opisywanych miejsc, to też było trudne, chyba znaleźć te zdjęcia wszystkie. To znaczy tak, zdjęcia współczesne zrobiłam sama. To trudne było przejechanie przez te wszystkie miejsca, zjeżdżenie Warszawy, no bo to jest... Można tę książkę traktować jako taki mały bedeker, z tym, że trzeba odbyć 18 podróży, czyli 18 mm -hmm. podróży do tych wszystkich dzielnic, które przecież, no, gdzie Ursus a gdzie Białołęka. Ja, kiedy już zobaczyłam, że to opowiadanie o Targówku, jak to się mówi, żre, Czyli znalazło swoich odbiorców i ci odbiorcy są zafascynowani tą historią. Stwierdziłam, że napiszę każdej dzielnicy taką historię. Zwłaszcza, że portal Targówek Info poprosił mnie, czybym się zgodziła, żeby oni opublikowali fragmenty, odesłali czytelników tam do bloga, mhm. czy jakoś tak, bo to jest promocja ich dzielnicy. Ja sobie pomyślałam, że każda dzielnica zasługuje na taką promocję, zasługuje na ducha. Napisałam wniosek do ministerstwa o stypendium. To stypendium otrzymałam i pisząc. Stwierdziłam, że ponieważ to pierwsze opowiadanie napisałam my, nie wiadomo kim są ci my. Wymyśliłam, żeby to było takie biuro Ojciec-Synem. To są generalnie duchy z przeszłości. W sumie przeszłość jest prawdziwa. Przeszłość y -y. jest prawdziwa. Czasami jest to niedaleka przeszłość, bo Marek Nowakowski to jest tak, jakby było wczoraj. Y -y. Chociaż czasami. Łączę wątki, które w oryginale nie wiem, czy były połączone. Tak jest w przypadku rozdziału o Śródmieściu. Prawdziwa jest Wanda Krachelska, prawdziwa jest Maria Szukiewiczów-Rudnicka. Były koleżankami. Prawdziwy jest Mieczysław Wyszomirski, prawdziwy jest Karol Szonert, ale nie wiem, czy znał się z Marią Szukiewiczów-Rudnicką i z Wandą Krachelską. Tam ci dwaj panowie, czyli Karol Szonert i Mieczysław Wyszomirski, to byli przyjaciele mojego pradziadka. Więc to są jakby dokumenty z domu wyciągnięte i historia, co się z nimi stało, jest wzięta z moich domowych archiwów, plus z artykułu mojego ojca ze stolicy, gdzie ojciec się powoływał na rozmowę ze swoją babcią, czyli moją prababcią, gdzie ona podawała, jak to z nimi było. Plus oczywiście opierałam się na różnych tam źródłach historycznych, opisujących, jak to wyglądała ta rewolucja 1905 roku, te zamieszki pierwszomajowe. Natomiast Marię Szukiewiczów-Rudnicką Stąd, że on jest babcią mojego przyjaciela Jerzego Rudnickiego. Z Jerzem się przyjaźnie od wielu, wielu lat. Nigdy nie opowiadam takich rzeczy, ale to był mój narzeczony kiedyś dawno temu, kiedy byłam jeszcze nastolatką. W związku z tym bardzo dobrze znam jego rodzinę i te wszystkie historie jego babci o dziadku komuniście, którego ulica jest na Bielanach. Ja to wszystko po prostu znałam niemal na pamięć. Więc mnie się to w sposób naturalny połączyło. Połączyło mi się na tyle udanie, że Jerzego żona nabrała się, że to rzeczywiście byli przyjaciele babci Jerzego. Więc przeszłość jest prawdziwa, aczkolwiek nie wszystko jest w tej przeszłości tak, jak ja tutaj napisałam. Bo tu występują rzeczywiste duchy, ale można też powiedzieć, że jest to książka o duchu miejsca. Znaczy, ja uważam, że my patrzymy na miasto przeważnie, plac taki, budynek taki, nie zastanawiamy się, że to jest organizm, w którym żyli ludzie, którzy się kochali, nienawidzili, tu dochodziło do zbrodni, do namiętności, porwania, że jednak to jest coś, w czym tętni życie we wszystkich jego odmianach. I chciałam po prostu pokazać, że to jest miejsce, pełne miłości, namiętności, wszystkich uczuć. I z innej troszkę beczki ukazał się pierwszy numer kwartalnika literackiego Podgląd, którego jesteś redaktor naczelną, więc chcę wykorzystać tę rozmowę, żeby trochę ten kwartalnik zareklamować i żebyś powiedziała o nim parę słów. Redaktorem naczelną jestem dlatego, że jestem prezesem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i uznaliśmy, że ten, kto jest prezesem, ten będzie naczelnym. Zmieni się prezes w sposób naturalny, zmieni się naczelny, ponieważ nie chciałabym, żeby kwartalnik został zawładnięty przez jakąkolwiek, jak to się żartobliwie mówi, grupę trzymającą władzę. Tylko żeby to było tak samo płynne i demokratyczne, jak wybory w stowarzyszeniu. Natomiast kwartalnik ma na celu pokazać co tworzą jego członkowie. Ponieważ my jesteśmy różnorodni, w różnym wieku, z różnym dorobkiem, uprawiamy różne gatunki literackie, więc to wszystko znajduje się i w pierwszym numerze i będzie znajdować się w kolejnych. Bardzo chciałam, żeby to był kwartalnik, który będzie taką odpowiedzią na antykulturę, w jakiej dziś żyjemy. Ponieważ dyktatura słupków, oglądalności, popularności, lajków na Facebooku spowodowała, że ludziom się wydaje, że jeżeli coś jest popularne, to jest dobre, a to nie do końca tak jest. Mozart nie był dla wszystkich. To, co było dla wszystkich, to spisał Oskar Kolberg, czyli wszystkie piosenki zamiatała Magda Izbasz i Mucha wpadła w ucho. Natomiast jednak był jeszcze oprócz tego Chopin, oprócz tego byli wielcy kompozytorzy, i tak samo byli wielcy literaci których nie czytali wszyscy. I tak jest z nami. Jest to kwartalnik, który pokazuje tylko twórczość członków Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Nie ma tu twórców spoza stowarzyszenia, czyli nie może ktoś, nawet jeżeli jest bardzo zdolny do nas napisać, przysłać swoje utwory, a my je zamieścimy, dlatego że my zamieszczamy próbki Fragmenty naszych utworów, żeby pokazać, że istniejemy. Nawet jeżeli nie mamy tylu lajków na Facebooku, nie siedzimy na trybunach stadionów i nie fotografujemy się, nie występujemy w Big Brother'ach, tańcach z gwiazdami i tych wszystkich programach, które gromadzą największą publiczność, to jednak chcę pokazać, że tę kulturę słowa to my tworzymy. Przy okazji muszę powiedzieć, że na stronie, na okładce jest zdumiewająco dużo znanych i mocnych nazwisk. Literackich, więc, niby, jest to ograniczenie, a efekt artystyczny jest bardzo poważny. Na okładce jest tych nazwisk chyba jedna trzecia. Tych, które są w ogóle w kwartalniku, bo tych nazwisk w kwartalniku jest więcej, tu był wybór taki jakby wybrane co trzecie. Nawet nie to, że lepsi i gorsi, tylko po prostu już na zasadzie luźnego wyboru tych nazwisk, ponieważ no, nie wszystkie się zmieściły na okładce. Natomiast tu jest rzeczywiście jest i Julia Hartwig, i Piotr Wojciechowski, Andrzej Titkow i Ania Janko. Jerzy Naprawdę. Górzański, Jerzy Gózańska. Adriana Szymańska. Hania Kowaleczka, no dużo naprawdę świetnych autorów. Więc y, chciałabym po prostu, żeby ludzie sobie uświadomili, że to są wszystko ludzie, których łączy Przynależność do stowarzyszenia. Jednocześnie pismo jest bezpłatne. Oczywiście wydrukowane, to jest tylko dla autorów, można je przeczytać w bibliotekach warszawskich, w każdej dzielnicy. W głównej bibliotece dzielnicy będzie po jednym egzemplarzu, będzie też w wielkich bibliotekach, tam gdzie jest egzemplarz obowiązkowy. Ale można też ściągnąć. Każdy może ściągnąć PDF-a ze strony, bezpłatnie pobrać i gdzie by nie był na świecie, może zajrzeć, co my tworzymy. Sierżant Wąsik gestem wskazał kanapę ustawioną w rogu pokoju. Wiedzieliśmy, historia będzie długa. Nie przypuszczaliśmy wówczas, że będzie to pierwsza sprawa, którą tak naprawdę ktoś już rozwiązał, a zgłaszający się do nas ludzie mieli właśnie oto pretensje. Tymczasem Wąsik rozpoczął opowieść. Że niby w nocy na pewnym przystanku tramwajowym na Wysockiego pojawia się dziwny tramwaj, z którego wysiada kobieta. Przez jakiś czas coś mówi, a potem znika we mgle, a tramwaj odjeżdża. W tym akurat nie ma nic absurdalnego. Ludzie mają różne nawyki. Może jest jakaś kobieta, która raz na jakiś czas... — Proszę panów... Sierżant Wąsik przerwał gwałtownie, westchnął, nabrał w płuca powietrza i wypalił. — Tak by było, gdyby nie fakt, że torów jest tam kilkadziesiąt metrów, a tramwaje przestały nimi jeździć w latach siedemdziesiątych. Tramwaj nie ma skąd przyjechać i nie ma dokąd odjechać. Tory nie są połączone z żadną trasą, a sam przystanek jest zabytkowy, to taki punkt założony przez Towarzystwo Miłośników Tramwajów i Towarzystwo Miłośników Pragi, na pamiątkę istniejącego tam niegdyś przystanku. A ludzie, którzy o tym donosili, może pijacy? To, że znajdujemy się na prawym brzegu Wisły, nie znaczy, że wszyscy tu piją i łażą za przeproszeniem na pruci jak szpadle. Sierżant Wąsik wyraźnie się zirytował. Gdybym uważał, że to pijacy, to bym wam o tym nie mówił. Zresztą, długi czas uważaliśmy, że ci ludzie byli lub są pijani, więc doniesień nikt nie notował. Tylko potem zaczęliśmy badać ich alkomatem, a tu nic. Psycholog policyjny przychodził badać, czy nie wariaci, a tu nic. Nie stwierdzał odchyleń, tylko silne wzburzenie czy zdenerwowanie. Jednego chcieliśmy skierować na badania psychiatryczne, to się zdenerwował, ale powiedział: Oczywiście, pójdę, ale coś za coś. Pan tam postaw budkę wartowniczą i patrz, co się tam dzieje w nocy. No i poszedł na te badania. Też nic nie wykazały. I co? Postawiliście tę budkę? Panowie myślicie, że to tak łatwo postawić budkę i oddelegować policjanta? Niełatwo. Ale dogadaliśmy się z prewencją, by codziennie po zmroku przechodził tamtędy patrol policji. No i? Długo nic się nie działo. Myśleliśmy, że to żarty, aż pewnej nocy, dokładnie, dwudziestego pierwszego koło dziewiątej, okazało się, że naprawdę znikąd pojawił się tramwaj, z którego wysiadła kobieta. Jak to znikąd? Ci chłopcy, którzy byli w patrolu, twierdzili, że wyjechał jakby z mgły. Mgła była i on pojawił się w tej mgle, zatrzymał na przystanku, a kobieta wysiadła i zaczęła monolog. A co mówiła? Nie słyszeli dokładnie, ale coś, że ją oszukał czy zdradził. Kto? Padło nazwisko Jakubowicz, ale wiecie, panowie, Jakubowiczów to naprawdę mnóstwo. Jak mi powiedział jeden historyk z Targówka, sam, założyciel szmulowizny, Zbytkower. To się przecież Jakubowicz nazywał, bo to był taki żyd szmul, syn Jakuba. No przecież nie będziemy biegać po wszystkich Jakubowiczach, bo nie wiemy w jakim on wieku, kiedy to było i w ogóle o co chodzi. Ale rzeczywiście z mgły wynurzył się tramwaj i ona z niego wysiadła i zniknęła. Kolesie nie chcieli tam więcej iść na patrol. Dogadałem się z komendantem prewencji, że przeniesie ich gdzie indziej i mają zakaz mówienia o tym kolegom. Sprawa owiana tajemnicą, a my nadal badamy teren. No i znowu minął miesiąc i nic się nie działo. I nagle okazało się, że jest znów dwudziesty pierwszy i dziewiąta i znów na przystanek wjechał znikąd jakby z mgły tramwaj, z którego wysiadła kobieta, znowu coś mówiła i znów tramwaj odjechał, a ona zniknęła we mgle. Czyli... Zawsze 21. Dacie panowie skończyć? No bo się okazało, że ona to robi nie tylko 21, ale zawsze o 21. A tramwa jej ma też numer 21. Zaczęliśmy śledzić tę historię, ale wiecie panowie, komenda stołeczna uważała, że to są jakieś fantasmagorie i bzdury. Znalazł się jeden taki w biurze prasowym kolega, który był fanem kryminałów, kina i tak dalej i powiedział, że był kiedyś w telewizji taki program o zjawiskach paranormalnych i niewyjaśnionych sprawach. Postanowił pójść tymi tropami. On wam resztę dopowie. Było to kolejne wydanie Książek Pod Lupą. Realizacja Paweł Pękalski Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc. Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz. W audycji wykorzystano muzykę Erika Sati. Adres redakcji Ośrodek Kultury Ochoty ulica Grujecka 75, Warszawa. Strona internetowa www.szkielkojoko.com Adres e-mail książki pod lupą 2pl Audycję zrealizowano w Studio Oko w Warszawie. Do usłyszenia.